Dziś mamy dla Was wyjątkowy materiał o znakomitym polskim aktorze Tadeuszu Fijewskim, który po nagłym pobycie w szpitalu cudownie ozdrowiał. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak to możliwe? A co, jeśli powiem Wam, że tajemnica leży w jego niezwykłej karierze i życiu prywatnym, które pełne było niespodzianek? Odkryjemy to razem. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować naszego kanału i włączyć dzwoneczek, aby być na bieżąco z najnowszymi filmami. Tadeusz Fijewski przyszedł na świat w 1911 roku w jednym z warszawskich dzielnic robotniczych, Powiślu, gdzie wraz z rodzicami i rodzeństwem zamieszkiwał w skromnych warunkach. Był jednym z dziewięciorga dzieci Wacława i Marianny Fijewskich. Spośród całego rodzeństwa, aż czterech postanowiło poświęcić swoje życie scenie. Barbara zdecydowała się na karierę aktorską i taneczną, Włodzimierz oraz Maria obrali drogę lalkarstwa, natomiast Tadeusz już w wieku 10 lat zadebiutował na deskach teatru, co okazało się zupełnym przypadkiem. Za sprawą zbiegu okoliczności, z podwórkowego życia trafił na scenę Teatru Polskiego. W październiku 1921 roku, podczas zwykłej zabawy z rówieśnikami na podwórku, sąsiad pracujący jako maszynista w Teatrze Polskim zaproponował chłopcom udział w spektaklu. Mieli oni wystąpić jako statyści w premierze Chorego z urojenia autorstwa Moliera. Tadeusz i jego koledzy zgodzili się, ponieważ teatr oferował wynagrodzenie w wysokości 2 zł dziennie, co było atrakcyjną propozycją dla jego rodziny, stale poszukującej dodatkowych środków do wsparcia domowego budżetu. Ten nieoczekiwany debiut sceniczny otworzył przed młodym Tadeuszem drzwi do świata teatru, który stał się jego pasją. W następnych latach kontynuował występy w spektaklach dziecięcych, a w 1927 roku po raz pierwszy pojawił się na ekranie kinowym. Dzięki drobnej posturze i jasnym włosom szybko zdobył przydomek złotowłosego urwisa ekranu, a nawet po osiągnięciu dorosłości przez wiele lat był obsadzany w rolach nastoletnich. Jego wygląd opisano jako bardziej chłopięcy niż męski, nieokreślony wiekowo. Szczupły, niezbyt wysoki, kościsty, co przypomniał teatralny reżyser Erwin Axe. Gdy we wrześniu 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, Tadeusz Fijewski zgłosił się jako ochotnik do wojska, jednak nie został powołany do służby. W 1940 roku, razem z aktorem Jerzym Kaliszewskim, wpadł w ręce niemieckich nazistów podczas łapanki i trafił na Pawiak, a później do obozów koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau, gdzie przebywał łącznie przez 1,5 roku. Ostatecznie ocaliły go wysiłki matki Kaliszewskiego, Heleny, która oddała wszystką swoją biżuterię pośrednikowi z gestapo w zamian za życie syna i jego przyjaciela. Tadeusz Fijewski w późniejszych latach mówił o niej, że miał dwie matki, tę, która dała mu życie, oraz tę, która uratowała mu życie po raz drugi. Atak serca, który Tadeusz Fijewski zainscenizował podczas II wojny światowej, określił po latach jako największą rolę swojego życia. Po dramatycznym powrocie do stolicy Polski po okresie uwięzienia zmuszony był podejmować prace dorywcze, takie jak sprzątanie czy kelnerowanie. Los znów postawił go w bezpośrednim niebezpieczeństwie na początku sierpnia 1944 roku, gdy, wraz z tysiącami innych cywilów, został zmuszony przez nazistów do pełnienia roli żywej tarczy w obronie przed powstańcami warszawskimi, skrywając się w piwnicach Muzeum Narodowego. W krytycznym momencie, wykorzystując swoje aktorskie umiejętności, symulował ciężki atak serca. Dzięki tej desperackiej sztuczce został ewakuowany do najbliższego szpitala, gdzie, jak to później stwierdził, cudownie ozdrowiał. W czasie niemieckiej okupacji Fijewski był także aktywnym uczestnikiem podziemnego ruchu teatralnego. Razem z takimi osobistościami jak Danuta Szaflarska czy Andrzej Łapicki, występował w tajemnicy przed warszawiakami, organizując spektakle w podziemiach szkół i prywatnych domów. Podczas Powstania Warszawskiego walczył pod pseudonimem Kostek w ramach grupy bojowej Krybar, jednocześnie podnosząc morale walczących, oferując im chwilę ulgi poprzez śpiew i recytację w ukryciu w warszawskim Śródmieściu. Po upadku Powstania Warszawskiego Fijewski znalazł się w obozie jenieckim na terenie III Rzeszy, gdzie założył jednoosobowy teatr. Jego działalność artystyczna, pełna humoru, monologów i improwizacji, służyła jako wsparcie psychiczne dla współwięźniów, którzy zmagali się z trudnościami codzienności w obozie. Jego bliski przyjaciel, Tadeusz Domaniewski, pisał później, że Fijewski mimo ciężkiej choroby serca potrafił rozweselać towarzyszy nawet w najcięższych chwilach, kiedy formalnie zdychał, walcząc z bólem i brakiem tchu.
Jego ostateczna podróż do Bremy w 1945 roku, gdy alianci likwidowali obozy, była równie bohaterska. Mimo słabego zdrowia, Fijewski przetrwał 1000-kilometrowy marsz dzięki wsparciu i poświęceniu swoich towarzyszy, którzy transportowali go na prowizorycznych noszach z desek lub niesiono go na plecach, jak to zrobił Bogdan Nowicki, jego przyjaciel z grupy Krybar. Z młodzieńczego bohatera ekranu przemienił się w dojrzałego artystę o cechach starca, choć w rzeczywistości nie przekroczył jeszcze 40 roku życia. Po zakończeniu wojny, gdy Tadeusz Fijewski wrócił do cywilnych scen teatralnych, zaskoczył publiczność i krytyków, porzucając swój dotychczasowy wizerunek wiecznie młodego urwisa. W swojej bogatej filmografii obejmującej ponad 50 ról, zasłynął z postaci znacznie starszych od siebie. Wcielił się w postać Anatola Kowalskiego w produkcjach Jana Rybkowskiego, zagrał starca Czereśniaka w serialu Czterej Pancerni i Pies, a także Rzeckiego w Lalce, gdzie partnerowała mu Beata Tyszkiewicz oraz Mariusz Dmochowski. Miłość znalazł również na scenie, gdzie jego partnerką życiową i zawodową została aktorka Helena Makowska. Ich związek rozwinął się zarówno w życiu prywatnym, jak i na ekranie, gdzie Helena trzykrotnie zagrała Maniuśkę, żonę pana Anatola. Chociaż nie mieli własnych dzieci, o czym zawsze marzyli, wychowali wspólnie Czesława, syna Heleny z jej pierwszego małżeństwa. Tadeusz Fijewski był ceniony za swoje bezpośrednie i serdeczne podejście do ludzi, którzy odwzajemniali mu tę sympatię i ciepło. Barbara Dobrzyńska, aktorka i prywatnie jego siostrzenica, wspominała go jako człowieka, którego dobroć i ludzkie ciepło przebijało przez każdą z jego ról. Poza życiem zawodowym Fijewski, w tajemnicy przed wszystkimi wykazał się wielką hojnością. Przez wiele lat wspierał finansowo jeden z warszawskich domów dziecka, a o jego hojności rodzina oraz przyjaciele dowiedzieli się dopiero po jego śmierci, co jeszcze bardziej utwierdziło ich w przekonaniu o jego wielkim sercu i empatii.